Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Powiedział Pan Jezus, a czytamy to w Ewangelii według świętego Mateusza. Czy już niedługo te słowa Pana Jezusa zostaną zapomniane? Taki wniosek płynie po przeczytaniu niektórych wypowiedzi katolickich kapłanów zachwyconych filmem Milczenie. O tym w dzisiejszym programie, to jest rozmowa PCH24. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan redaktor Jerzy Wolak, redaktor naczelny magazynu Polonia Christiana. Kłaniam się, panie Jerzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Jerzy, lubi pan filmy Martina Scorsese? Nie bardzo, szczerze mówiąc. Dlaczego? Doceniam ich... ich kunszt, ale ja wiem, tak, może kiedyś, jak byłem młodszy, to bardziej, ale no cóż, no chłopcy sferajny, nie, no tak. Chłopcy sferajny, ostatnie kuszenie Chrystusa i film, którym się dzisiaj zaczniemy, Milczenie, nie zrobiły na panu wrażenia? Nie. Ostatnie kuszenie Chrystusa, pamiętam, oglądałem dawno i być może na mnie jakieś wrażenie zrobił jako na młodym człowieku. Nie potrafię sobie w tym momencie przypomnieć. Chyba raczej tak. Natomiast Milczenie specjalnego wrażenia jakoś tak artystycznego na mnie nie zrobiło, bo film był rozwleczony, nudny i, no i przede wszystkim przesłanie miał bardzo niepokojące co najmniej i nie do zaakceptowania przez chrześcijanina. Film z roku 2016, rozmawiamy o nim dzisiaj, szanowni państwo, ponieważ w grudniu 2020 roku rozpoczęła się akcja rzucona przez lewicę pod hasłem Policzmy się. Apostaci w Polsce, policzmy się w odezwie do ludzi, którzy chcieliby się wypisać, odejść z kościoła katolickiego oficjalnie, formalnie, iść, podpisać dokumenty, powiedzieć tak, mam na piśmie, wystąpiłem z kościoła katolickiego, czytamy, odszedłeś z kościoła, jesteś już po apostazji, nie jesteś sam, nie jesteś sama, jest nas coraz więcej, jak dużo, to właśnie chcemy sprawdzić. Panie Jerzy, najczęściej słyszymy, że ludzie dokonują apostazji, ponieważ zdarza się, że mówią wprost, straciliśmy wiarę, nie wierzę w Boga, nie wierzę w Chrystusa. Inni dużo częściej słyszymy, że nie zgadzam się z tym, co głosi Kościół katolicki, chociażby jeżeli chodzi o tak zwaną ideologię LGBT, czy też tak zwaną aborcję. Niedawno arcybiskup Gądecki zwrócił uwagę, że powodem coraz częstych apostazji jest antykatolicka, antykościelna propaganda oraz, i tutaj cytuję, brak czytelnego świadectwa wiary. Panie, jak odnosi się pan do tych powodów dokonywania tej apostazji? Jak ocenia pan same te działania mające skłonić do apostazji? I chyba najważniejsze, czym jest dla pana czytelne świadectwo wiary? Jak oceniać apostazję? No zdecydowanie negatywnie. Odwracanie się od Kościoła, odwracanie się od Boga, od Chrystusa, Zbawiciela, to jest to akt w najwyższym stopniu naganny i przede wszystkim skutkujący samozagładą, ponieważ odwrócenie się od zbawczego dzieła Chrystusa skutkuje potępieniem. Ale wystąpienie z Kościoła. Przepraszam, panie Jerzy, bo tutaj bardzo ważna kwestia, bo wśród apostatów coraz częściej słyszę Chrystus tak, Kościół nie. No nie ma takiej możliwości. To jest bzdura. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Chrystus jest jego głową, a my jesteśmy członkami tego ciała. I tu jest pomiędzy Chrystusem a Kościołem panuje nierozerwalna więź. I nie ma możliwości, żeby Chrystus tak, Kościół nie. Absolutnie nie. Owszem, są też grzechy, konkretne grzechy konkretnych ludzi Kościoła. I to też jest konkretna rzeczywistość, która bardzo gorszy. I gorszy nie tylko tych głoszących potrzebę apostazji, ale jeszcze bardziej gorszy ona wiernych, tradycyjnych chrześcijan, katolików, którzy czują się zranieni przez te konkretne akty grzeszne, ale to nie znaczy, że należy Kościół od Chrystusa odrywać. To nie należy, nie znaczy to, że należy się z Kościoła wypisywać, bo to w ogóle jest bzdura, ponieważ
chrzest jest wyciska na duszy niezmywalne znamie, niezmywalny znak i chrztu się nie da zmyć. Także można się najwyżej wypisać, ale to jest takie jakieś, nie wiem, bardzo PRL-owsko-buraczane pojęcie. Katolicyzm się, karteczkowy. Tak, można się wypisać z kościoła tak jak się można było wypisać z PZPR-u. I to jest właśnie takie myślenie jakby z tej tradycji wynikające. Tak, rzucił czerwoną książeczkę, a tutaj rzuci co? No nie, to jeżeli spojrzymy na to uczciwie, rzetelnie i głęboko, no to widzimy jedno. W akcie chrztu człowiek zostaje chrześcijaninem, jeżeli jest ochrzczony w kościele katolickim, to zostaje katolikiem i do końca życia ten chrzest go obowiązuje, do końca życia chrzest na nim spoczywa, więc on katolikiem, chrześcijaninem jest do końca życia. On może przestać praktykować, on może się odwrócić od tego, on może wystąpić ze struktur ziemskich kościoła, ale on może zdradzić Chrystusa, bo nazywajmy rzeczy po imieniu i tyle, ale on się od chrztu nie oderwie, on chrztu z siebie nie zmyje, będzie dalej będzie chrześcijaninem, tylko chrześcijaninem zdrajcą. Apostatą, tak się to nazywa. Apostata to jest po prostu zdrajca Chrystusa. O co? Czym jest dla Pana, jak zdefiniował Pan czytelne świadectwo wiary? Czy takie czytelne świadectwo wiary mogliśmy zobaczyć w filmie Milczenie, co niektórzy nawet duchowni sugerują? Mogliśmy zobaczyć czytelne świadectwo wiary w filmie Milczenie. Nie bardzo wiem, bo różni duchowni zaraz po premierze kinowej tego filmu czytałem recenzje czy omówienia, komentarze rozmaitych duchownych i muszę panu powiedzieć, że zdumiały mnie po prostu niepomiernie, ale tu czytelne świadectwo wiary jest pokazane. Tu jest pokazane męczeństwo ludzi, którzy za nic w świecie nie chcą się wyprzeć Chrystusa i zostają skazani na okrutną śmierć i decydują się na tę okrutną śmierć. Tę okrutną śmierć ponoszą. No i, ale jest tutaj też pokazana apostazja. I nie wiem, czy do tego Pan zmierza, ale i pochwałę apostazji dało się przeczytać w komentarzach po polskiej premierze filmu parę lat temu. Mieliśmy tutaj obraz filmowy. De facto można powiedzieć, że był to obraz historyczny. Takie strafne rzeczy, takie krwawe rzeczy w stosunku do chrześcijan, do wyznawców Chrystusa miały miejsce w Japonii w XVII, w XVIII wieku. Czy tylko w filmie możemy zobaczyć właśnie czytelne świadectwo wiary? Czy dzisiaj na ulicy, w telewizji, gdziekolwiek jest pan w stanie znaleźć cokolwiek i powiedzieć, o, to jest dla mnie świadectwo prawdziwej wiary w Chrystusa? No to jest bardzo trudno oceniać, czy dane zachowanie jest świadectwem prawdziwej wiary, nie wiem, czy udawanej, ale sam fakt obecności sporej liczby wiernych na mszy świętej, rosnąca, jak mi się wydaje, z moich obserwacji liczba osób stojących w kolejce do konfesjonałów w pierwszy piątek, to wskazuje na żywą wiarę. Na chęć trwania, na chęć prowadzenia życia sakramentalnego, a to jest podstawą życia chrześcijańskiego. Życie sakramentalne, życie w wierności Ewangelii. I bardzo często to jest, no, nie potrzeba jakichś nie wiadomo jakich aktów heroizmu, bo ten codzienny heroizm jest wystarczająco czasami jest wystarczająco trudny i uciążliwy. Heroizm codziennych rzeczy. Mała droga, jak to pisała święta Teresa z Lizie. No ale w sytuacji, gdy już nie ma innego wyjścia, no to trzeba się zdać na ostateczność, tak jak to jest pokazane w filmie Milczenie. No właśnie, tam tak naprawdę mieliśmy do czynienia tylko z ostatecznością. Tak. Były tylko dwa wyjścia. Przepraszam, trzy. Śmierć za Chrystusa, cierpienie za Chrystusa, apostazja, zostajecie uwolnieni. Tylko trzy wyjścia. Może Pan Jerzy... Nawet nie, ja widzę dwa. Cierpienie i śmierć to jest jedna. Jedno. Bo, no i zdrada to jest drugie. Można było zdradzić w trakcie cierpienia, nie wytrzymawszy, a można było zdradzić jakby profilaktycznie, żeby uniknąć cierpienia.
No i trzecie wyjście, jeszcze ukrywanie się. Za tak. wszelką cenę ukrywanie się, żeby wrogowie Chrystusa, wrogowie Kościoła nas nie znaleźli. Panie Jerzy, powiedzieliśmy już kilka słów tutaj o samym filmie, ale chyba nadszedł czas, żebyśmy w ogóle streścili, o co tutaj tak naprawdę w tym całym milczeniu chodzi. Dowiadujemy się, że akcja filmu, już wspominaliśmy, toczy się na początku XVII wieku. Film zaczyna się, no, powiem tak, budująco, albo nawet, albo inaczej, jak to powiedział Alfred Hitchcock, od potężnego trzęsienia ziemi. Widzimy potężne tortury, polewanie wrzątkiem, krzyżowanie i różne inne straszne rzeczy, które robiono chrześcijanom w Japonii. Mamy główną postać tych pierwszych kilku minut filmu, ojca Ferreira, granego przez Liama Neesona, który się patrzy, który ma bardzo zatroskaną minę, który nie wiemy tak naprawdę, co zrobi i nie wiemy praktycznie do samego końca, co ostatecznie zrobił. Następnie w Portugalii, skąd pochodził, do zakonu jezuitów, dociera jakieś pismo, jakaś jego relacja, która dotarła po bardzo, bardzo, bardzo długim czasie, nie tak jak dzisiaj, że w każdej sekundzie możemy się przecież połączyć z Japonią i tak dalej, tylko to jednak szło różnymi kanałami. I cóż, dwóch ojców jezuitów, ojciec Rodriguez i ojciec Garup, udają się do Japonii, aby odnaleźć swojego człowieka, aby zobaczyć, co tam się stało. No i to, co zobaczyli, panie Jerzy, no cóż, woła o pomstę, znaczy przepraszam, z jednej strony jest bardzo budujące, niezwykle budujące, ale z drugiej jednak wołało o pomstę do nieba, druga strona. Znaczy przede wszystkim to jest, to co zobaczyli jest przerażające, bo mogli słyszeć, bo to zresztą co innego jest słyszeć o prześladowaniach, co innego jest słyszeć o, czytać o torturach, o nienawiści, a co innego doświadczyć tego. Nienawiści, strachu, to są strasznie mocne emocje, które człowieka, no człowiekiem targają. To. I dopiero człowiek sobie nie zdaje sprawy, jak bardzo, jakim mocnym naciskom poddawani są ludzie, męczennicy, dopóki tego sam nie doświadczy. No i oni doświadczają tej przerażającej rzeczywistości, no i sami stają przed dylematem właśnie, no co robić, czy trwać. Oczywiście na początku chcą trwać w wierze, chcą tych wiernych dalej nauczać, chcą sakramenty wśród nich sprawować. No tylko, że to nie jest taka łatwa sprawa, ponieważ środowisko chrześcijan jest mocno zinfiltrowane. Bardzo łatwo zostać wydanym przez zdrajców, którzy no, nie wiem, albo są apostatami, albo robią to dla pieniędzy. Za 100, 200 lub 300 srebrników, czyli troszeczkę więcej niż Judasz dostał. Tak, no nie bardzo wiemy, jaka była siła nabywcza tych srebrników w Japonii, być może to było nawet jeszcze mniej, ale to nie ma znaczenia. No więc ukrywają się, w ukrywaniu się nie ma nic złego, nikt się sam na męczeństwo i na prześladowania nie naraża i gdyby tak zrobił, to byłby po prostu idiotą i albo masochistą, bo nie chodzi o to, aby się wystawiać na prześladowania po to, żeby się im poddać, bo to przede wszystkim byłaby pycha. Nie? O proszę, jaki ja jestem mocny, mnie nic nie zrobią, ja wytrwam. Nie, to jest pycha. Nie wiemy o sobie do końca całej prawdy, dopóki nas nie zdiagnozują, prawda? No i jak pisze święty Paweł, nie opieraliście się jeszcze do krwi, walcząc przeciw grzechowi. I dopóki się nie opieraliśmy do krwi, to nie możemy też wiele powiedzieć. Wszyscy apostołowie zapewniali Chrystusa, że pójdą z Nim na krzyż, na śmierć. Piotr pierwszy. A Pan Jezus od razu mu powiedział, że zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Jeszcze no, w ciągu kilku godzin, więc to i tak się faktycznie stało. Więc tutaj to jest oczywiste, że zaczynają się ukrywać, ale zaczynają nauczać. No i wpadają. I tu się zaczyna pojawiać sytuacja już jakaś wątpliwa, ponieważ dalej już film jest pochwałą apostazji, tak. Jest pochwałą zdrady. Pokazuje w sposób niedwuznaczny, że to jakby sam Chrystus z wizerunku
woła do tego, czy podpowiada temu kapłanowi, podepcz mnie. Chodziło władzom świeckim, japońskim, chodziło o bardzo wyraźny symbol podeptania krucyfiksu, czy jakiegoś wizerunku Chrystusa. Na plucia na krzyż, wyrzeczenia się jawnego. No więc Chrystus mówi, pluj, depcz, ja to znam, ja wziąłem was, wasz krzyż na swoje ramiona i ja to zniosę. No ale to jest bardzo przewrotne. Nie? Bo to znaczy co? Apostazja w imię wiary? Wyrzeczenie się w Chrystusa w imię miłości Chrystusa? Nie? No właśnie, panie, że to... Bo, strasznie przewrotne. To jest strasznie przewrotne, zwłaszcza, że co obserwowaliśmy na początku tego filmu, kiedy to ojciec Rodriguez i ojciec Garub są w tej wiosce. Pierwsze, co widzą, widzą jakichś ludzi biednych, ubogich, którzy do nich podchodzą i się żegnają. A ci mają wielkie oczy ze zdumienia, ale co tutaj się dzieje? Jak to? Co? Jesteśmy wyznawcami Chrystusa. Jesteśmy po prostu uradowani, szczęśliwi, że przybyli do nas kapłani. Tutaj przecież w Japonii ani jednego kapłana nie doświadczysz, a my wiemy, bo tak nas uczył między innymi święty Franciszek Ksawery, że bez kapłana nie może być kościoła, tak? Nie może być, bo potrzebna jest msza święta, potrzebne są sakramenty, potrzebna jest komunia święta i tak dalej. Na początku, kiedy to pierwszy raz próbują uchwycić dwóch kapłanów, kapłani mówili to, co pan powiedział. Moim zdaniem właśnie przebijała z nich prawdopodobnie zupełnie nieświadoma, ale jednak pycha. Chodźcie tutaj, zostawcie ich wszystkich, my się tutaj wydamy, wy będziecie spokojni, my po prostu tutaj do nich wyjdziemy, pójdziemy na śmierć. I tyle. Chrystusa się nie wyrzekniemy, bo jesteśmy silni, zwarci i gotowi, ale was tutaj uratujemy. I na tym polega właśnie przewrotność tego filmu, chociażby, że ludzie umierali za tych kapłanów. Tak jest pokazane, że żeby ich chronić, ludzie oddawali tutaj życie, ponieważ mówili wprost, kapłani są nam potrzebni. Tak. Oni stali w krzakach, płakali, jak patrzyli na te wszystkie sceny, ale jednak nie oddali się w ręce władzy świeckiej, japońskiej władzy świeckiej, samurajów. I tutaj był to bardzo, jakkolwiek to nie zabrzmi, brzydki zabieg ze strony pana Scorsese. Od razu tutaj ustaliliśmy, kto jest dobry, a kto jest zły. Zły był kapłan, który nie poszedł na śmierć, tylko się ukrywał. No tak, tu w ogóle cały ten film jest pełen przewrotności, bo on źle stawia całą sprawę, prawda? Tutaj apostazja w ogóle nie wchodzi w grę w życiu chrześcijańskim. Wierność Bogu, Chrystusowi, Kościołowi, Ewangelii, przekazaniom Bożym to jest nasz obowiązek i w tym mamy trwać, nie? Zdrowie, dobrostan, życie, to są rzeczy drugorzędne. Starajcie się naprzód o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie wam dodane, mówi Jezus Chrystus. Więc wszystko, czyli życie, zdrowie, dobrostan, szacunek ludzki, wszystko. Najpierw starajcie się o Królestwo Boże, a jeżeli w tym staraniu taka będzie wola Boża, takie będzie rządzenie opatrzności, że musimy oddać życie, no to musimy oddać życie. No i to, i ja wiem, że to łatwo się mówi, tak? Ale tak ta rzeczywistość wygląda. I Kościół tak przez 2000 lat nauczał i przez kilkaset, w sumie przez 300 lat pierwotnego Kościoła taka rzeczywistość co jakiś czas pierwotne gminy chrześcijańskie dotykała. Po prostu zdarzały się, ruszała fala prześladowań, ruszały aresztowania, I zostali postawieni przed dylematem, wyprzeć się czy zachować wierność. No i zachowywali wierność, no nie wszyscy, niektórzy się wypierali, wiadomo, ale ci, którzy zachowywali wierność, ci szli na mękę, na śmierć i dzięki temu Kościół przetrwał. I od kultu męczenników mamy kult świętych, prawda? A krew chrześcijan, jak uczy uczony Tertulian, jest zasiewem chrześcijan. Tertulian pisze, im bardziej nas kosicie, tym bujniej wyrastamy. Krew chrześcijan, krew męczenników jest zasiewem Kościoła. No tak jest, więc... A tu w filmie została pokazana sytuacja odwrócona jakby.
chcąc ratować życie bliźniego, czyli w przewrotny sposób pokazane miłosierdzie, tak. To nie na tym miłosierdzie polega. Chcąc ratować życie bliźniego, dopuszczam się największego grzechu, czyli zdrady Chrystusa. No to nie tak działa, bo jak? Bo to w tym momencie, jeżeli coś mnie prowadzi do grzechu, to na pewno nie jest miłość, to na pewno nie jest miłosierdzie. A poza tym jeszcze popatrzmy na to z tej strony. No ci przyjechali z Europy dwaj młodzi kapłani z takim właśnie europejskim, powiedziałbym wręcz imperialnym widzeniem świata, takim, jak to się teraz mówi, suprematystowskim, prawda? I oni myślą sobie tak, nie, my pójdziemy na śmierć, my za tych tutaj wieśniaków japońskich, którzy półzwierzęcy, taki jak nieledwie żywot wiodą. Którzy żegnają się przed jedzeniem. Ale to nawet nie no to, właśnie. Bo proszę zauważyć, z tego filmu wynika jedno, że właściwie bez znaczenia, czy się w ówczesnej Japonii było chrześcijaninem, czy nie, to bycie chłopem to już było piekło na ziemi. Oczywiście. Nie? Chłopem Oczywiście. Japońskim. Więc my pójdziemy za nich na śmierć, bo oni tutaj, cóż, my tu, to nasza śmierć, nasze męczeństwo będzie miało znaczenie i zachowamy to ich marne życie. I to jest dopiero przejaw pychy. A jeżeli Pan Bóg dla nich, tych właśnie japońskich chłopów, miał przeznaczony taki właśnie los, bo właśnie w ten sposób w Bożym planie mają oni osiągnąć zbawienie, to znaczy, że ci jezuici w tym momencie stają w poprzek planowi Bożemu. No właśnie, ale... I tak na to można spojrzeć. Stali, ale panie, że tutaj właśnie, co jest najbardziej przerażające w tym filmie, stanęli, czy zostali poniekąd zmuszeni. Wracając do początku filmu, no to widzieliśmy, kapłani jezuici byli torturowani, bici, wieszani do góry nogami, głębokie nacięcia za uszami, żeby krew spływała, żeby za szybko ktoś nie umarł, żeby dłużej się męczył. Potem jednak władze zmieniły taktykę. Już nie torturowano bezpośrednio jezuitów, tylko chrześcijan. I to torturowano poprzez właśnie ukrzyżowanie, związanie, żywcem utopienie, spalenie i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby ich złamać, bo właściwie mam wrażenie, że łatwiej jest wytrzymać ból własny niż ból bliskiej osoby. No właśnie. Nie? Jeżeli człowiek widzi, kiedy torturują jego bliską osobę, no a tutaj z perspektywy kapłana widzimy jego z perspektywy ojca, którego dzieci są torturowane. Torturom poddani są ludzie, którzy... Głowę ucięto człowiekowi, który dzień wcześniej się u niego spowiadał, tak? Tak, który został poddany jego pieczy, no więc to tym bardziej go to boli i tym bardziej skłania go to, czy tym bardziej go to męczy. To jest i ma go skłonić do apostazji, ma go złamać. To sprytna taktyka. No właśnie, i to tak uderza, że Panie Jezu, no cóż tutaj powiedzieć, no przecież, ale on przecież to zrobił w dobrej wierze, chciał ratować tych ludzi. No tak, no nie, to są straszne dylematy. No bo Panie Jezu, Liam Neeson grający tego ojca Ferreira, który jak się okazuje pod koniec filmu dokonał apostazji, on tutaj gra totalne zaprzeczenie świętego Pawła. Święty Paweł nawrócił się, żeby głosić Królestwo Boże. Tutaj ojciec Ferreira mówi, ale o co chodzi? Przecież porzuć to wszystko jest kpina, to wszystko jest żart. Tak, Boga tak naprawdę nie ma. Weź tutaj, wystarczy, że nadepniesz obrazek, wystarczy, że oplujesz krzyż, to tak naprawdę nic nie znaczy. Zobacz, ile żyć uratujesz. No tak. Mamy po prostu scena dramatyczna scena kuszenia i bardzo przerażająca scena kolejna, pokazująca właśnie racjonalne wytłumaczenie. Zobacz, ile ludzi ocalisz. Wystarczy tylko Oczywiście, ale to jest właśnie tutaj ten szatański spryt, który prowadzi do absolutnego błędu. Nie? No, ocalisz te ziemskie życia, ale zmarnujesz swoje, a może i ich życie wieczne. Co jest dla chrześcijanina podstawowym celem jego życia i podstawowym obowiązkiem tegoż życia? Osiągnięcie zbawienia i życia wiecznego. Życie ziemskie jest tylko metodą. Życie ziemskie jest tylko etapem
wiodącym do osiągnięcia życia wiecznego. W życiu ziemskim mamy się ku życiu wiecznemu wspinać, niejako po drabinie. Mamy żyć tak, abyśmy byli godni zbawienia i życia wiecznego. Mamy być wierni Chrystusowi. To jest podstawowy nasz obowiązek. Więc ratowanie życia ziemskiego, ryzykując zbawienie, ryzykując utratę życia wiecznego, to jest absurd. Nonsens. A tym jest właśnie apostazja. I spojrzenie takie, że robię to dla dobra tej drugiej osoby, to jest bzdura. Można zrozumieć człowieka złamanego. Nie mogę wytrzymać. Patrzenia na mękę mojej bliskiej osoby i łamię się i zdradzam, ale nazywajmy rzeczy po imieniu. Łamię się i zdradzam. W dobrej intencji chcę działać. Chcę jej ulżyć, chcę jej pomóc. Więc łamię się i zdradzam. Tylko się zastanówmy, jeżeli ja się dopuszczam zdrady, to ja już jestem spalony, prawda? Tak. A najprawdopodobniej to się tak skończy, że ja zostanę złamany, zdradzę, a oprawcy tę moją bliską osobę i tak zamordują. Albo będą prześladować w inny sposób. Tak, bo taka jest logika prześladowań. Taka jest logika szatana. Niszczyć, łamać, zabijać, siać destrukcję. Właśnie, wiemy, że ojciec Rodriguez ostatecznie po tym całym kuszeniu, po tym całym przerażającym obrazie, jaki zobaczył, ostatecznie się złamał. Zdradził Chrystusa, nadepnął na obrazek, dokonał apostazji i stał się drugim zaprzeczeniem świętego Pawła, które prześladowało po prostu chrześcijan, niszczyło wszystko, co chrześcijańskie, katolickie. W filmie pojawia się właśnie drugi jezuita, ojciec Garub, który jednak wytrwał do końca, który się nie złamał. Do niego jest również przerażająca scena, jak chrześcijanie za chwilę zostaną żywcem wrzuceni do wody i utopieni. Ale słuchaj, wystarczy, że oplujesz krzyż, będą wolni. A on mówi nie. I on wbiega do tej wody, mówi zabijcie mnie, zostawcie ich. Zabijcie mnie, zostawcie ich, tylko że on do tego również dojrzewał. To już nie była pycha, Panie Jerzy, tylko męczeństwo, tylko że on został pokazany jak... No po raz kolejny odniosłem wrażenie, przepraszam, że został pokazany po prostu jak głupek. No chłopie, będziesz się zabijał, weź nadepnij ten krzyż. No taki jest przekaz. Taki jest przekaz rzeczywiście. Nadepnij ten krzyż. To naprawdę jest tylko zewnętrzny znak. A bądź sobie chrześcijaninem w serduszku. Tak, o tym nikt nie musi powiedzieć, idź do kąta, zmów paciorek, żeby nikt nie widział. Taki jest właśnie przekaz filmu. Jeżeli w sercu zostaniesz chrześcijaninem, to możesz zewnętrzne znaki wykonać takie, jak świat ci podpowiada. Bo właściwie tak naprawdę to... Bóg jest w twoim sercu, nikt ci Boga nie zabierze, ale to jest półprawda. Wystarczy, że będziesz dobrym człowiekiem. Tak, nie, to jest półprawda. Bóg jest w moim sercu, owszem, ale przede wszystkim Bóg jest w niebie. Bóg jest. I to, że On jest w moim sercu, to dlatego, że ja Go do mojego serca zapraszam, ja Mu serce otwieram przez życie sakramentalne, przez życie łaską Bożą. I ja w momencie utraty, nie, w momencie apostazji tracę łaskę uświęcającą i Bóg z mojego serca odchodzi, więc w tym momencie ja nie mogę żyć sobie. Mnie się będzie wydawało, że po apostazji ja żyję po chrześcijańsku. Ja mogę mówić... Mogę nieustannie, nie przerywać mówienia różańca. Ja mogę klęczyć przed Najświętszym Sakramentem, to raczej nie, bo będzie zabronione, ale mogę praktykować tajnie, ręce sobie po łokcie urobić tym praktykowaniem i to nic nie da, bo nie będzie we mnie łaski uświęcającej, ponieważ ją utracę w akcie zdrady. No więc w filmie nie zostało powiedziane. W filmie ujrzeliśmy zdradę, można powiedzieć obraz zdrady nieukaranej, nieodpokutowanej, nienapiętnowanej. Wręcz przeciwnie, taki lekki, albo może nawet i mocny powiew pochwały z tego filmu płynie. Zauważmy, co się na końcu dzieje z ojcem Ferreirą. Znaczy, jak skończył tam w Japonii. Przeżył. Ferreira czy Rodriguez?
Zaraz. Liam Neeson czy... Ten grany przez Liama Neesona. A, to przepraszam, Ferreira. Jak się, co się z nim dzieje? Otóż on zostaje zaprzęgnięty w tryby japońskiej służby bezpieczeństwa, gdzie ma przeglądać przywożone z Europy rzeczy, czy nie ma tam przypadkiem jakichś artefaktów chrześcijańskich i ma je filtrować, ma je oddawać władzom, żeby najmniejszy znak, najmniejszy element chrześcijański nie dostał się do Japonii. Więc po prostu zostaje zatrudniony jako agent drugiej strony. Który w dodatku ma przygotować pisma, w których pokaże, że chrześcijaństwo to jedna wielka bzdura. Tak, tak. No i to jest... I tu mamy los apostaty. Apostata... Ale prawdopodobnie w serduszku dalej jest chrześcijaninem, bo to nie zostało wyjaśnione. Możliwe, tylko że to jest jego złudzenie. Apostata tak. Zawsze zostanie bardzo trafnie i sprytnie wykorzystany przez drugą stronę, ponieważ apostata dobrze zna Kościół, bardzo często zna Kościół, zna jego realia, zna jego język, zna jego metodologię i może się przydać. I się przydaje tej drugiej stronie. I to widać. To widać nawet w tych dzisiejszych apostazjach. To widać w atakach na Kościół, które bardzo często wychodzą ze środowisk wrogich Kościołowi, ale w których są ludzie Kościoła. No powiedzmy byli ludzie Kościoła. Panie, jeszcze jedna kwestia, która uderzyła mnie w tym filmie, mianowicie to, jak zostali pokazani chrześcijanie w Japonii. Jest wstrząsająca scena na początku filmu. Księża, szybciutko, wyspowiadać nas, szybko, wyspowiadajcie nam, brawo, ale proszę tutaj na bok i szybko mnie wyspowiadać. Nieważne, że 2-3 metry dalej siedzi ktoś inny, ja teraz muszę się wyspowiadać. Pierwsza kwestia, jeden jezuita mówi do drugiego, wiesz co, ja nawet nie wiem, co ona mi tam za grzechy mówi, albo za dobrze tutaj japońskiego nie znam, ale dałem jej rozgrzeszenie. A druga scena, kobieta i mężczyzna podchodzą do ojca Rodrígueza. Wyspowiadaliśmy się, czy jesteśmy już w raju, o którym nauczacie? Powiem panu, że na mnie te sceny zrobiły bardzo duże wrażenie. To było po prostu wyraz takiej dziecięcej, entuzjastycznej wiary. Widać było, że brakuje im katechezy. Ale panie Jerzy, w jakim kontekście one tutaj zostały pokazane? Ja nie mówię, że tak się nie działo, bo mogło tak się dziać, tylko zostało to jednak negatywnie pokazane, że tak naprawdę jezuici, do kogo wy przyjechaliście, kogo wy chcecie ewangelizować, za kogo wy chcecie się oddać, za kogo chcecie być męczennikami i w ogóle kto tutaj za was ginie? No wiejskie głupki giną, tak? Które nie wiadomo w co tak naprawdę wierzą. Można to tak interpretować, owszem, ale powiem panu, że ja jednak mimo wszystko wolę to interpretować jako taki jasny promyczek w całym tym, w sumie marnym filmie, nudnym i nużącym. I długim, tak, za długim. Natomiast jako taki jasny promyczek zobaczyłem ludzi, którzy byli po prostu zachwyceni tym, że wreszcie przyjechali do nich kapłani, że oni mogą życie sakramentalne odnowić, że mogą się wyspowiadać, że mogą uczestniczyć we mszy świętej, że jak oni z jaką czcią i taką radością brali do ręki różańce, prawda? Krzyże, to byli ludzie wypuszczeni, to byli ludzie głodni wiary i to zostało pokazane moim zdaniem bardzo pięknie i właśnie gdyby Scorsese chciał zrobić film, bo twierdzi, że swoim filmem oddał hołd misjonarzom w Japonii i tak dalej. Gdyby on chciał zrobić film o japońskich chrześcijanach, to zrobiłby film albo o misji, albo o pierwotnej misji jezuickiej świętego Franciszka Xaverego, albo o świętych japońskich. Również takich, samurajach. Oczywiście. Przecież w gronie japońskich chrześcijan była
bardzo liczna grupa samurajów. Przecież w Japonii w XVII wieku wybuchła wojna domowa i to jest wojna w dużej mierze religijna. Mało się o tym wie, ale to przede wszystkim była wojna z chrześcijaństwem. To było wyrzynanie chrześcijaństwa. Samuraje jako samuraje z definicji stawili zbrojny opór. Bo taka jest postawa samuraja. I bronili chrześcijaństwa mieczem, prawda? Zginęli. Znacznie łatwiej było zlikwidować górę społeczną niż te doły gdzieś rozproszone. I chrześcijaństwo przez 300 lat właśnie takie przetrwało. Może nawet sądząc, że... Bo im katechezy brakowało, widać wyraźnie, tak. Czy już jesteśmy w raju, brakowało im katechezy, ale mimo wszystko oni bez kapłanów i w sumie bez sakramentów przetrwali 300 lat do XIX wieku w takim stanie. W totalnym podziemiu. W podziemiu. Strachu. Więc no to też to do czapki z głów. Mhm. I to pięknie pokazał Scorsese, bo jak się okazuje, no zresztą on... Moim zdaniem jednak wykorzystał to również jako wątek antykatolicki, że wierzycie tak naprawdę w co nie wierzycie, ale po to jest film, żebyśmy się tutaj, panie Jerzy, nie tylko cały czas zgadzali, ale również sprzeczali. Film jako dzieło sztuki... Jako najważniejsza ze sztuk. Tak. To można interpretować na różne sposoby, ale generalnie powiem panu, że... A wiem. No to ja zapytam tak, panie, dlaczego wielu katolickich kapłanów zachwyciło się tym filmem? Dlaczego uważa go jako film chrześcijański, jako taką filozoficzną odpowiedź na niektóre chrześcijańskie wątpliwości i tak dalej, i tak dalej? Powiem panu, że to jest niepojęte. Zaraz po premierze filmu popełniłem taką dosyć sążnistą epistołę na łamach portalu PCH24 na ten temat i mniej to była, nie wiem, recenzja czy komentarz samego filmu, co bardziej wyrażenie zdumienia, dlaczego katolicy kapłani, to nie jacyś wikariusze z gdzieś jakichś zapadłych parafii, ale księża, profesorowie, filmoznawcy i tak dalej, tak zapiali zachwytem nad tym filmem. I mało tego, i nie tyle zachwycali się sztuką filmową, co właśnie przesłaniem, że no tak, to są takie trudne tematy i tu to nie jest, że pięknie to pokazał reżyser, właśnie te trudne decyzje i w sumie właściwe wybrnięcie z sytuacji przez tych jezuitów, pokazanie prawdziwego miłosierdzia poprzez apostazję. Pojawiały się głosy, że kino nie może być katechetyczne, więc bardzo dobrze, że te wątpliwości same i właściwie taka heterodoksyjna wymowa tego filmu. Dla mnie to jest niepojęte. Nauczyciele Kościoła dłubią w wątpliwościach. Chwalą heterodoksyjną wymowę. Niepojęte, a sytuacja się zaognia i raz, że sytuacja apostazji w realnym świecie, na Zachodzie, ba, nawet w Polsce, takim wydawałoby się bastionie katolicyzmu zaczyna kwitnąć, a to jeszcze następnym krokiem po apostazji, czyli po osłabieniu jakby tkanki katolickiej, będą prześladowania, bo druga strona się nie zatrzyma na samym wyludnieniu kościołów, tylko zacznie prześladować tych, którzy tam jeszcze zostaną i będą trwali w wierności. To pokazuje historia Kościoła i Polska nie będzie żadnym, czy Europa w ogóle, nie będzie żadnym wyjątkiem. Tak w historii Kościoła się zdarzało zawsze i tak się będzie zdarzać dalej, więc tu i taki odbiór filmu chwalącego apostazję przez duchownych katolickich, taki pozytywny, mnie po prostu zdumiał i przeraził. Jeszcze pojawiały się głosy, no przecież ojciec Rodriguez tyle się modli ten biedak, udziela sakramentów, a Pan Bóg milczy. Pan Bóg odzywa się dopiero w kluczowym momencie. Czemu tak późno zabrał głos? W związku z tym, dlaczego nie zabrał tego głosu wcześniej, skoro wyrzeczenie się go to coś dobrego? No tak. Wcześniej nie mógł przemówić do ojca Rodriguez'a? No właśnie, i tutaj... No nie, bo, no i... Idąc logiką, panie Jerzy, na co było cierpienie chrześcijan japońskich przez 2 godziny filmu? Tak, i to jest... Skoro miłosierdziem było na uplucie krzyża. Tak, i ten właściwie i z tego filmu taki wniosek zostaje. Po wyjściu zostaje nam myśl,
No to właściwie po co cierpieć? Czemu w 10 minucie, kiedy przypłynął do Japonii, nie splunął na krzyż? Tak jest. Właśnie. I można było spokojnie tworzyć taki kościół japońsko-katolicki pod egidą cesarza czy szoguna i być sobie w sercu, tu sprawować te japońskie, jakieś pogańskie rytuały, czy zgadzać się na to wszystko, na tą japońskość, na tą europejskość, na tą PZPR-owskość, na tą KPZR-owskość, na sowieckość, na wszystko się zgadzać, i czy na to światowość taką, prawda, a w środku, wewnątrz sobie być chrześcijaninem i w tym momencie, ale Kościół będzie kwit, w naszych duszach będzie kwitu, tylko że to już nie będzie Kościół Chrystusa, tylko to będzie Kościół wydmuszki, którą sobie w naszych pustych duszach wydmuchamy sami. Na koniec mogę tylko zacytować tutaj krótką opinię na temat filmu Milczenie mojego kolegi Cezarego Nowickiego, reżysera, krytyka filmowego. Miałem nadzieję, że Scorsese odszczeka ostatnie kuszenie Chrystusa, ale zrobił on tylko jego nową, jeszcze bardziej arogancką wersję. Nadal arogancko dyskutuje z Panem Bogiem i Ewangelią. No, nic dodać, nic ująć, tak. No właśnie. Szanowni Państwo, ale mimo wszystko nie wiem, czy zachęcić do obejrzenia Milczenia, Panie Jerzy. Powiem szczerze, nie. Jedyne, co można z tego filmu wynieść, no to zobaczyć realną wiarę tych biednych Japończyków, którzy strasznie cierpieli. Byli torturowani, bici, poniżani, prześladowani itd., itd. To może być jedyna wartość, jaką wyniesiemy z tego filmu, a mimo to nie powiedzieli Chrystusowi nie, tylko kiedy nawet w jednej ze scen są ukrzyżowani, morze ich zalewa, jeden z nich umiera, a drugi mówi: Panie Boże, przyjmij jego duszą, po czym sam umiera. To może być jedyna wartość. To jedyna wartość, ale nie polecałbym oglądania go z prostego względu. To jest zmarnowany czas. Film jest długi i w sumie nudny, nużący. Przez te ponad 2 godziny można wykonać jakąś pożyteczną pracę. Owszem, tę scenę zobaczyć warto, ale w filmie Milczenie przeważają sceny wręcz przeciwne, przeważają treści wręcz przeciwne, więc, a skoro przeważają, to mogą również przeważyć w odbiorze, więc raczej bym go nie oglądał, przede wszystkim dlatego, że szkoda czasu. Mam nadzieję, że skutecznie Państwa zniechęciliśmy do tego długiego i nudnego dzieła Martina Scorsese. Panie Jerzy, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Tak. Szanowni Państwo, na koniec tylko przypominam, że ten program, jak i wszystkie inne, powstają dzięki Państwu i dla Państwa. Prosimy o subskrybowanie kanału, włączanie powiadomień, lajkowanie oraz w miarę możliwości o wspieranie naszej działalności. Jak to zrobić? Proszę kliknąć w opis tego filmu. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Z Panem Bogiem.